No witam was. Dzisiaj mam dosyć ciekawy pistolet, mam nadzieję. Niektórzy na niego mówią Glock Killer. Mamy już jego drugą generację. Jest to Smith & Wesson MNP, czyli Military & Police w kalibrze 9 mm. Jest wyposażony w magazynek 17-nabojowy. Ma bardzo takie ciekawe tutaj wycięcia pomagające w odciąganiu zamka. No, jest wyposażony w standardowe przyrządy celownicze, akurat w tej wersji. Jest to generacja pierwsza. Nie wiem, czy pamiętacie taki pistolet, on się nazywał Sigma, to była dosyć nieudana kopia Glocka kilkadziesiąt lat temu właściwie, i Smith & Wesson za bardzo nie miał szczęścia, jeśli chodzi o plastikowe pistolety samopowtarzalne. I w końcu w latach 2000, ten pistolet ma już kilkanaście lat, po też niezbyt dobrze przyjętym Smith & Wesson SV9, ja go prezentowałem w tanich pistoletach, w końcu wypuścił serię z Smith & Wesson MMP. Jest ona wyposażona w wymienne nakładki na chwycie. Tak jak mówiłem, na magazynki 15-nabojowe, 17-nabojowe. Spust jest o wiele, wiele lepszy. Dalej jest ten taki dwudzielny, proszę zobaczyć, dalej taki dwudzielny na zawiasie. Nie ma tego takiego dingsa jak w Glocku, ale już jest o wiele lepszy. Oczywiście wyposażony jest również, znaczy nie oczywiście, ale akurat ten wyposażony jest w stalową żerdź sprężyny powrotnej, co moim zdaniem jest fajnym plusem. No i ten pistolet będzie, no, okładziny chwytu, po prostu tekstur na rękojeści ma bardzo taki nieagresywny, ale jednocześnie nie jest śliski i bardzo fajnie się go trzyma. No, pistolet jest zrobiony dosyć ciekawie teraz. No, zobaczymy, jak to działa. Postrzelamy tutaj na, bodajże to jest 25 metrów będzie, a to będzie takie strzelanie w miarę szybkie do tych celów, do rzutków. No, jak widać, no bez zacięć, akurat mam tylko jeden magazynek w tym momencie, nie będę czasu tracił na ładowanie, ale no jak widać, ten pistolet ma dźwignię również do zatrzymywania zamka z obydwu stron, dla prawo- i leworęcznych, czyli jest tak troszeczkę taki przyjacielski. Przyrządy celownicze wymienne, regulowane, więc no oczywiście stalowe. Jeśli chodzi o konkurencję dla Glocka, bardzo fajnie leży w ręku. Naprawdę. To jest, moim zdaniem, ten wygląda jak Glock 19 troszeczkę. Więc i on kosztuje, zgadnijcie ile? Teraz w promocji jest. $299 teraz. To jest coś niesamowitego. Naprawdę jest świetnym pistoletem. Proszę zobaczyć. Jakość wykonania jest naprawdę dobra. Naprawdę bardzo dobra. Nie czuję się, że to jest tani, leciutki, byle jaki pistolecik. No, dziękuję. I polecam ten pistolet. Jeśli macie naprawdę okazję, o ja.